Meu corpo é barco sem ter. Cóż to za miasto, skoro już dworzec kolejowy potrafi zachwycić? W pobliżu zabytkowego dworca znajduje się jeden z najbardziej charakterystycznych placów Porto, Praça da Liberdade, gdzie dumnie powitał nas na koniu Pedro IV. Tu naprawdę można poczuć atmosferę nowoczesnego, jednak zachowującego swą starodawność miasta. Naszą uwagę zwrócił bardzo stylowy hotel. Spotkano się tu z mieszkanką Porto, przy lampce Porto oczywiście. Zauroczyło mnie to miasto od pierwszego wejrzenia. Czy ciebie wciąż zaskakuje? Tak, dlatego że Porto ciągle się zmienia, zwłaszcza w ostatnich latach. No proszę, a słyszałam, że mieszkańcy Porto są konserwatywni. Jest w tym dużo prawdy, jednak dbamy o rozwój gospodarczy i architektoniczny miasta. Wiele starych kamienic odrestaurowano. Przykładem takiej renowacji jest ten hotel, ale i wiele innych. Miasto jest unowocześnione. Kwitnie też życie nocne, dyskoteki, restauracje, ogromny wybór. A będąc w tym hotelu, to tak jakbyś była w centrum wydarzeń. Można powiedzieć, że to serce Porto. Od razu dam ci wskazówkę. Koniecznie musisz odwiedzić Ribeira, najbardziej charakterystyczną dzielnicę Porto, uwielbianą przez turystów. Jest tam mnóstwo barów, sklepików i klimatycznych restauracji. Będziesz zachwycona. Where you have plenty of restaurants is exactly on the River Douro. You have plenty of restaurants, plenty of shops to see. Meus olhos são memórias de desejo, são as praias que eu não vejo. Ah, em ti, teus olhos são as lágrimas do Tejo, onde eu fico e me revejo. Sai de. Porto to miasto wzgórz i legend ukrytych w każdym niemal kamieniu, z którego domy wzniesiono już w okresie średniowiecza, baroku czy XIX-wiecza. Serce Porto przypomina nieco przerośniętą wioskę z alejkami, stromymi uliczkami wijącymi się między starymi domami i zakładami rzemieślniczymi. Porto to miasto kontrastów. Z jednej strony prężnie rozwijający się ośrodek przemysłowy, z drugiej piękne stare miasto, tworzące nie tylko malowniczy obrazek, ale jest tętniącą życiem dzielnicą mieszkalną, o czym świadczą chociażby rzędy trzepoczących prześcieradeł nad głowami. Uważajmy, by podczas jednego ze spacerów nie spadło nam na głowę. Santa Catarina, kiedyś popularny deptak, dziś handlowa mekka Porto. Mijamy słynną Café Majestic. To właśnie tutaj zbierała się niegdyś miejscowa inteligencja, a i obecnie można tu spotkać ciekawe postaci, artystów, pisarzy. Idąc dalej, nie sposób nie zauważyć targu spożywczego, Mercado do Baleão. Na Maderze hitem była marakuża, tu prym wiodą figi. Nic dziwnego, smakują. Śmienicie. Do piwa Portugalczycy często zamiast chipsów, czy orzeszków nerkowca, czy orzeszków pistacjowych jedzą właśnie to. What's the name? Tremolo? Trumorso. Bardzo dobre. I dużo tańsze. Od czasów odkryć geograficznych jedzenie stało się portugalskim znakiem firmowym. Odkryłam tu kilka osobliwości. Na przykład papryczkę piri-piri. Sardyny takie. To te właśnie sardynki słynne, które są grillowane. Grilled sardinas from here. Sí, señora. Jeszcze mam tego, okej. Okay. Robię już bałagan. Miałeś już? What is this? Co to jest? Oh my God, zobaczcie! W czasach, gdy Portugalia była kolonialną potęgą, Porto, zwane też Oporto, było miastem znaczącym na całym świecie. Bardziej jeszcze świadczą o tym jego zabytki. Wybudowana na wysokim wzgórzu katedra wygląda niczym twierdza.
Cała budowla jest bardzo surowa. Zwykło się o niej mówić katedra forteca. Nic dziwnego. Bardzo mocne mury, wąskie okna przywodzą na myśl takie właśnie skojarzenia. Katedra powstała w XII wieku, ochrzczony w niej został książę Henryk. Spójrzmy teraz dookoła. Te piękne gotyckie krużganki, ozdobione błękitnymi kafelkami, to właśnie azulejos, wszechobecne w całej Portugalii. W katedrze znajduje się także wspaniała ekspozycja sztuki sakralnej, otwarta dla zwiedzających, ale katedra to też piękny punkt widokowy, panorama Porto. Kolejnym ważnym obiektem sakralnym na mapie Oporto jest niewątpliwie kościół São Francisco. Z zewnątrz nie robi piorunującego wrażenia. Wygląda jak typowa budowla z epoki. Jednak przekraczając próg kościoła, szybko okazuje się, jak bardzo niesprawiedliwy jest ten osąd. Nie tylko ze względu na 400 kg czystego złota. Nie wierzycie? Jedną z pierwszych rzeczy przykuwających uwagę przybywających do Porto są mosty łączące dwa brzegi słynnej rzeki Douro. Zwłaszcza ten, dom Luisa I, zaprojektowany przez ucznia Eiffla, otwarty w 1886 roku. Bardzo ciekawy konstrukcyjnie most, dwupoziomowy, łączący Porto z Via Nova di Gaia. Już w epoce rzymskiej powstały tutaj dwie osady po obu stronach rzeki, Portus i Cale, z których potem wywodził się region Portucale, początek Królestwa Portugalii. Porto jest jednym z najstarszych miast nie tylko w Portugalii, ale w całej Europie. Słynie na całym świecie z wysokojakościowego wina, Porto oczywiście. Po drugiej stronie Via Nova di Gaia znajdują się właśnie składy, w których dojrzewają wina z okolic Porto. Wino to moja pasja. Tę winiarnię prowadzę od 11 lat. Porto cieszy się dużym uznaniem na całym świecie. Mamy około 200 butelek wina przeznaczonych do degustacji. W ten sposób goście przybywający do Porto mogą przekonać się, jaki jest ich ulubiony gatunek wina. Zapraszam, byś skosztowała trzech gatunków Porto. Białe Porto, zwykle schłodzone, najczęściej podaje się jako aperitif. Podaje się z prażonymi migdałami, oliwkami, suszonymi owocami. Porto typu Tony, szczególnie te ze wskazaniem wieku, poleca się do foie gras, suszonych fig, deserów na bazie kawy. Zarezerwowane jest także dla wyszukanych dań, takich jak crème brûlée. I wreszcie Vintage, to pochodzące wyłącznie z absolutnie najlepszych roczników, przeznaczone do długotrwałego dojrzewania w butelkach. Najbardziej prestiżowe, przeznaczone dla koneserów. Świetne do posiłków. Zdecydowanie najlepsze. Wiem, że pochodzi pan z Francji. Z jakiego regionu? Bordeaux. No tak, stąd to zamiłowanie do win. W końcu Bordeaux to najpopularniejsze wino na świecie. Tak, Bordeaux to zdecydowanie najlepsze wino. Zaraz po Porto. To doskonałe wino, które z czasem przybrało postać różnych odmian i aromatów, doskonale koresponduje ze specjałami tutejszej kuchni. Niewątpliwie właśnie w jednej z nadrzecznych restauracji Porto zjemy naszą kolację marzeń. Mieszkańcy Porto nazywani są tripeiros, czyli jedzący flaczki. Ja jednak mam ochotę na coś zupełnie innego, choć równie oryginalnego. Przyciągnęła mnie restauracja o uroczej nazwie Chez Lapin. It arrived something very special and typical Portuguese food, you know? Yeah. Okay, so let's start from this. This one is roasted codfish. Ile tu pyszności. Zapowiada się prawdziwa portugalska uczta. To właśnie bacalhau, o którym ci opowiadałam. Suszonego dorsza, narodową potrawę Portugalczyków, można ponoć przyrządzać na 385 sposobów, czyli tyle, ile dni w roku.
A to już słynna ośmiornica. Wszyscy goście proszą o to danie. Ja też muszę spróbować. A to już medaliony z cielęciny w sosie z dodatkiem wina Porto. Nie wiem, na co się zdecydować. Najbardziej lubię ryby, ale proponuję ci, byś spróbowała wszystkiego po trochu. Wtedy poznasz naszą kuchnię. Czytasz w moich myślach. Każdy posiłek ma tu swój czas. Stały i niezmienny. Je się bez pośpiechu, bez podjadania na ulicy. W towarzystwie im liczniejszym i bardziej gwarnym, tym lepiej. W domu lub w restauracji, najlepiej z całą rodziną. Chalapin to obowiązkowy punkt na mapie kulinarnej Porto. Po tak wyśmienitej kolacji pora na deser. Tym razem muzyczny. Portugalskie fado w tak romantycznej scenerii to czysta poezja. Z fado trudno było nam się rozstać. Portugalskie pieśni rozbrzmiewały nawet w taksówce. Uwaga, w wykonaniu samego kierowcy. Silêncio, silêncio, já não é silêncio, porque te agarraste todo à minha voz.